Początek meczu nie zapowiadał porażki. Rywal szybko zorientował się, jak grać z WSTK. Co się stało po tych kilku bardzo dobrych minutach gry? To jest często bardzo trudna sytuacja w meczu, gdy za szybko się osiąga przewagę, później wchodzi takie rozpężenie i trudno ją utrzymać. Jednak myślałem, że w tym momencie, gdy troszeczkę złapaliśmy dołek, że jednak szybciej się podniesiemy i uda nam się kontrolować ten wynik dalej po udanym początku. No niestety tak nie wyszło, troszeczkę się pogubiliśmy. Zabrakło na pewno dzisiaj skuteczności z obwodu, co z kolei przeciwnik miał naprawdę dzisiaj wyjątkowo dobrą skuteczność i myślę, że to był jeden z elementów, który zaważył mnie na takim wyniku. W końcówce było trochę nerwowo, były pretensje do sędziów, z czego to wynikało? Z chęci zwycięstwa. A myślę, że to pokazuje, że po prostu wszyscy, którzy jesteśmy na boisku czy na ławce, chcemy wygrywać, to są emocje i, no i przez to też są jakieś tam kłótnie, pretensje w stosunku do sędziów, do przeciwnika, czasami nawet między nami, ale myślę, że lepsze jest to niż zwieszanie głowy i poddanie się, bo takie kłótnie pokazują, że po prostu chcemy grać, chcemy wygrywać. 3 miesiące pracy, 2 zwycięstwa. Jakby pan podsumował ten okres pracy z WSTK? Ciężki, nowe doświadczenie. Myślę, że jestem bardzo zadowolony z pracy chłopaków. Naprawdę mimo mojego młodego wieku, jak na trenera, bardzo dobrze mi się z nimi współpracowało. Chcieli pracować, ustaliliśmy pewnie jakieś tam zasady, trzymaliśmy się ich, walczyliśmy, robiliśmy postępy. Jeżeli chodzi o wynik, 2 zwycięstwa. Pewnie w styczniu, jakby ktoś powiedział 2 zwycięstwa, no można by powiedzieć, że dobry wynik, ale jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Myślę, że teraz 4 zwycięstwa byłoby miłe. To jest twój koniec pracy z WSTK? Chcesz tutaj zostać? Jak to wygląda? To już pytanie do zarządu klubu. Na razie skończyliśmy ten sezon. Nie wiem, co będzie w przyszłym sezonie. Jak będzie wyglądała ta drużyna, czy ja tu będę w roli trenera, czy zawodnika. Na pewno chciałbym tutaj zostać. Bardzo dobrze mi się tutaj pracowało. Myślę, że gdzieś tam zrobiliśmy z chłopakami kawał dobrej roboty i kto wie, czy ja tu będę trenerem, czy kto inny. Myślę, że to, co przepracowaliśmy przez te 3 miesiące, zaprocentuje w przyszłym sezonie. Pierwszy raz byłeś trenerem. Powiedz, podoba ci się ta praca? Chciałbyś to robić w przyszłości? Jak najbardziej. Jest to też związane z moim wykształceniem, także zawsze myślałem o tym, żeby być trenerem. Myślałem, że to może nastąpi troszeczkę później i nie sądziłem, że w roli grającego trenera. Ale bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że też dla mnie jakaś tam szansa w tak młodym wieku zostać trenerem zespołu drugoligowego. Cały czas się uczę. Myślę, że też gdzieś tam te 2,5 miesiąca to była dobra lekcja dla mnie, która zaprocentuje w przyszłości.